Cześć, ja jestem Weronika i w dzisiejszym Co ja czytam przedstawiam Wam książkę Toy Wars Andrzeja Ziemiańskiego. Toy Wars po raz pierwszy zostało wydane w 2008 roku, to jest wznowienie z 2017. Składają się na tą książkę trzy opowiadania. Ostatnie to taka mini-powieść, bo jest dosyć długie. Z Andrzejem Ziemiańskim mam taki problem, że po jego starsze książki sięgam z obawą, bo wiem, jak zmieniał się styl autora na przestrzeni lat i te wcześniejsze mi po prostu nie odpowiadały. Ostatnio przeczytałam Viriona i jest Virion super, możecie zobaczyć recenzję, dlatego łatwo mi mówić o Toy Wars, bo jest jak dla mnie dosyć średnią książką. Ale wiem, że autor zrobił ogromne postępy i dlatego jakoś tak łatwiej mi mówić o tym, że tamta może nie do końca jest dobra. Główną bohaterką tych opowiadań jest Toy, dziewczyna, która była kiedyś prostytutką, teraz musi udawać, czy tam musi być prywatnym detektywem, żeby dostać się w spadek bardzo duży. No i pojawia się kilka osób, które chcą jej dać pracę. To jest niska, drobna, jest byłą prostytutką, która była bardzo uzależniona od narkotyków, bo taki był proces postępowania z prostytutkami tam, gdzie ona się znalazła, w sex site w Stanach. Jak sama wielokrotnie mówi, ma umysł przeżarty przez kokainę, ale jest uwarunkowana, czyli na widok kokainy wymiotuje i jakby tylko wzięła, to od razu by albo właściwie umarła, albo wymiotowała wszystko, co zrobił, co wzięła. Toy obraca się głównie wśród najemników. Jej przygody są dosyć fantastyczne, zwłaszcza pierwsza i ostatnia. O czym była druga? Okej. W pierwszym opowiadaniu mamy podróż na statek kosmiczny, w drugim wojnę w Afryce, a w trzecim wszczepy, które takie wojskowe, które robią z człowieka nad człowieka. To, z czym miałam problem, to przede wszystkim język i dialogi. I nie chodzi mi o to, że było tam używane wulgaryzmy. To mnie nie rusza. Chodzi o to, jak było zbudowane i jak wiele razy było nadużywane słowo fajnie. I po prostu te dialogi. Żeby nie być gołosłownym, przeczytam Wam dialog z jednej z pierwszych stron. Vixen przymrużyła oczy. Ty jesteś fajna. Zrobiłabym dla Ciebie dużo więcej niż ta garść informacji od baranów, którzy mnie dymali. Toy uśmiechnęła się. Tally ho, jesteś naprawdę fajna. Kim teraz jesteś? Prywatnym detektywem, a chwilowo najemnikiem. Ale Ci zazdroszczę. Nie wygłupiaj się, chyba że lubisz kocie konserwy. Żarłaś kiedyś coś takiego? Nie, zżarłabym nawet gówno, żeby być najemnikiem. Toy przygryzła wargi. A jakby Cię gwałcili, też byś chciała? Ryzyko zawodowe, kotek. Dla mnie nie pierwszyzna. Tally ho, lubię Cię, lalka. Ja też Cię lubię, krawężnik. Weź mnie do swojej firmy, gdy się tylko zwolni jakieś miejsce. Masz jak w banku. No to ekstra, przynajmniej jakaś perspektywa. Tam nie będziesz zarabiać paru setek dziennie. Te kocie konserwy nie mogą być trujące. Przecież koty to jedzą. Lubię Cię, jesteś fajna, lalka, kotek, piesku. Cały czas tak do siebie mówią. I to jest główny problem, z którym miałam problem. Poza tym historie są dosyć ciekawe, ale tak jakby spodziewałabym się więcej. Książka, pomimo tego, że jest to fantastyka i zdaję sobie z tego sprawę, mam wrażenie, że jest przekombinowana, nawet jak na fantastykę. I zwłaszcza trzecie opowiadanie. Mamy dużo rzeczy, które są dosyć naiwne i tak jak mówię, nawet jak na fantastykę się zatrzymywałam i mówię, czy to tak powinno wyglądać, czy nie idzie to za łatwo wszystko. Sam pomysł na opowiadania był całkiem fajny. Wykonanie średnie. Język dla mnie ciężki. Czy ciężki do przejścia. Taką piątkę bym dała chyba. Jednak. To chyba najmniejsza ocena, jaką dałam. Bo jestem w stanie to przeczytać i nawet w niektórych momentach mi się podobało. To nie tak, że to jest super zła książka, ale z tych książek, które czytałam do tej pory, zdecydowanie jest najsłabsza. Więc piąteczka. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.